Ze mną Robert Rodak, prezes KPO, sponsor tytularny. Jak nam się dzisiaj udaje ta gala w Żukowie, ta Ameryka w Żukowie? Bardzo dobrze, z kim nie rozmawiam, to przychodzi do mnie, każdy mówi, że z roku na rok jest coraz lepiej, no i w tym roku naprawdę zrobiło to szał. W zeszłym roku Teatr Szekspirowski, tym razem Ameryka na Kaszubach. To trzeba przyznać, że ta ekipa Krystiana Karzyszki ma fantazję, prawda? No, tak jak powiedziałem. No, jestem ciekawy, co wymyślą za rok. Ma pan jakieś marzenia może w tej kwestii? Coś się panu marzy? Jakiś taki szczególny klimat, szczególna aranżacja gali? No, w związku z tym, że też w branży pożarowej i też jestem komendantem straży, może za rok właśnie coś w stylu straży pożarnej. No to samo się prosi wtedy o coś takiego, żeby tutaj zorganizować może w Żukowie, a może w innym ciekawym miejscu. To jest ważne, prawda, żeby przyciągać kibiców. No, najważniejsze jest to, co dzieje się oczywiście na ringu, ale taki klimat też jest istotny, prawda? Bardzo ważny. Słuchajcie, klimat jest bardzo ważny. Naprawdę ludzie są zadowoleni. Nikt się nie spodziewał tego, co dzisiaj tutaj mamy. I wystrój elegancki, i super walki. Naprawdę same wojny. No i wygrana Bizona, prawda? A to twój pupil, prawda? Ulubieniec. Tak, to mój kolega, można powiedzieć nawet może przyjaciel. Znamy się od wielu lat i bardzo mu kibicowałem. Do ostatniej sekundy po prostu zęby zaciśnięte i cały czas oklaski. To nie była łatwa walka, prawda? No nie była. Na pewno to była trudna. Myślę, że to jedna z najtrudniejszych, albo najtrudniejsza jego walka w życiu. A tutaj dzięki swojej publiczności może też udało się pokonać rywala. Tak, no on trafiał na różnych rywali. Często niektórzy zarzucali, że dobierali mu słabszych. No tutaj dzisiaj pokazał naprawdę swoją klasę. Super, w takim razie pozostaje cieszyć się dalej tym cudownym klimatem i oglądać dalej te fantastyczne widowiska, za co też panu dziękujemy. Dziękuję bardzo.